Do końca meczu nic się nie działo i zdegustowani kibice pogodzili się już z remisem, gdy w 90 minucie w niegroźnej sytuacji Adamus sfaulował w polu karnym Piotrowskiego i sędzia Słupik podyktował jedenastkę wykorzystaną później przez Jasińskiego. Wygrana Zagłębia niemal pewna, gdyby nie ostatnia akcja meczu. Rzut rożny, strzał Muszalika i 2-2. A więc jednak na układy nie ma rady? Nie było żadnej umowy przed spotkaniem pomiędzy zespołami. Gdy dostaliśmy karnego, myślałem, że wygramy ten mecz. Nie wiem, co się stało z moimi kolegami w ostatniej minucie. GKS przeprowadził udaną akcję i było po wszystkim. Taki jest futbol. Ale nie wiem, co się stało, jak mogło do tego dojść. Molongo nie wiedział, co się stało. Innego zdania byli kibice, którzy przeraźliwymi gwizdami, okrzykami na układy nie ma rady, pożegnali piłkarzy.